Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey i witam was w Darkest Dungeon. Otóż od ostatniego spotkania minęło trochę czasu. Nie ukrywam, jest to spowodowane moją... najprościej to nazwać niechęcią do nagrywania, czy tam lenistwem. Ale zgodnie z tym, co mówiłem, wróciliśmy, bo tym razem dużo krótszej przerwie niż zazwyczaj. Idziemy po truchu szczura oraz na takie to akcesoria. Na starcie z pomarszczoną babą Jagą. Nie będę nic więcej mówił poza tym, że mam nadzieję, że udało mi się już drużynę przygotować. Jeszcze pozwólcie tylko, że sprawdzę, czy na pewno. O, proszę, proszę, jednak nie są gotowi. No, tak więc nadrobię tylko zaległości na szybko. I kto tam jeszcze był? Bo ten błazen cały ciągle tam. Tak. No, jest tak trochę nieprzygotowany, ale jak mówiłem ostatnio, lenistwo zajęty w ogóle. Ona jest gotowa, tutaj też gotowe. Ten w ogóle nie ulepszony jest. I co tam jeszcze używał? Dobra, przyciągnięcie. Więc tak, na koniec jeszcze nasz... Błazen, rzecz jasna go tak nazywam, chociaż wiem, że to jest Alrekin w ogóle. To jest nieistotne. Po prostu ruszamy. I zrobiłem idiotyzm, bo znowu nie mam gotówki na nic. Super. Dobra, wezmę tylko tak z... 12 żywności. Jeszcze jedno to. Dwie łopaty. Pochodnie tak na szczęście i lecimy. Bo jak zwykle oczywiście, no, na minimum, po prostu nie jestem pieniądze mnie się nie trzymają. No i tyle. Volumes on ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Mamy historię związaną z Babą Jagą. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Dobra, zacznijmy od sprawdzenia tego miejsca. Jest jasne, nie mam niczego, co jest tu potrzebne, no ale może. Finding the stuff is only the first test. Now it must be... Prawda, z moich doświadczeń mogę szczerze powiedzieć, że prawdopodobnie Wiedźma, Baba Jaga, czy tam jak zwał, tak zwał, będzie najdalej od startu, czyli gdzieś tutaj. No ale patrząc na moje ostatnie doświadczenia, wolę nie ryzykować. Super. O, proszę, proszę. Jednak opłaciło się dawać te wszystkie ochrony obrażenia. Nie. Unik. Jeszcze mniejszy. Ja w sumie ma i tak zero uniku, więc... Tak trochę niepocieszająca ta bitwa. No. Ale wracając do tematu. Tak czy jak wolę zwiedzić wszystko, bo patrząc na moje ostatnie doświadczenia, okazuje się, że ostateczny oponent może nawet być w pokoju obok. To akurat są moje prywatne doświadczenia. Mnie ukrywam ostatnio. Miałem chwilę, żeby wrócić do Darkesta, tak sobie na mój stary zapis zobaczyć, na czym to wszystko stanęło i... No, powiedzmy sobie szczerze, że walczyłem z... Kto to był? Bo bodajże to był jeden z... ostatecznych oponentów, czy tam, mówiąc bardziej potocznym językiem, bossów z Norowiska, bodajże tak się ta lokacja nazywa. No i właśnie przeszedł mi na pokój i po wszystkim okazuje się, że wow, on już tam jest. Ale który boss? Nie będę spoilował, jak będziemy z nim walczyć, to zresztą jest to żaden spoiler, bo już jednego przecież pokonywaliśmy. Więc to był ten drugi, tak, swoją drogą. No i dosłownie był w pokoju obok. Nie tym startowym, bo tam się nie da, no ale pierwszym po prostu, który odwiedziłem. Nie będę ukrywał, byłem tak zaskoczony, że no... Chyba nie muszę dużo mówić. Zaskoczenie wielkie. Jak dla kogoś, kto zawsze mierzył się z tym, że... ponent, na którego naprawdę poluje, jest w ostatnim pokoju.
Nie mam klucza, no ale zobacz. Tak to się kończy, jak się jest nieprzygotowanym, jak się jest chciwym. Dzieje się jednak pustka. Dobra, wiecie co? W takiej sytuacji nie idę tam, bo tam jest tylko jedna rzecz, której i tak nie ruszam ze względu na brak bandaży. A jak ktoś tam powiedział kiedyś, czas to pieniądz. W szczególności dla kogoś takiego jak to ma całe dnie zajęte i porusza YouTube'a tylko w wolnej chwili. Podkreślam, nie w każdej wolnej chwili, bo zdarzają się tak jak ostatnio dni, w których po prostu mi się nie chce. Niech będzie ten. I oczywiście musiał przeżyć. Dobra, ty dziabli tego. Nie, jak nic, będę musiał go w końcu nazwać, bo zasługuje. Na uhonorowanie za swoje wspaniałe osiągnięcia. Tylko najgorsze jest to, że nie znam nikogo, kto by się zgłosił po łowce nagród. Tak całkowicie szczerze mogę powiedzieć, że jest to klasa, już pomijając moje preferencje, która jest dosyć mało popularna na forum, czy ogólnie wśród większej publiki, tak zauważyłem. Nie powiem źle, nie powiem dobrze. Po prostu. Dobra. Nie. Złoto by się może przydało i w ogóle nie. Tym razem nie mam takich możliwości. Oczywiście idę tutaj, dopóki nie dostanę zwiadu, który pokaże mi gdzie... co jest. I znowu mechaniczne zagrożenia, chociaż można było zauważyć, to były zwykłe grzypy. Także no. Niektóre z tych dialogów naprawdę są wspaniale spreparowane i po prostu dostosowane w 100% do wszystkiego. A inne, takie jak ten, powinny być usunięte po prostu z danej lokacji i zastąpione. Oficjalnie ogłaszam, że jest to prawdopodobnie koniec wyprawy. Nie chodzi tu o jakieś moje preferencje czy coś, tylko moje doświadczenia z tym oto wrogiem, znanym jako ektoplazma, polegają na tym, że najczęściej, jak już się z nim spotkam, on się w nieskończoność replikuje, bo tak ma atak, który pozwala replikować się. To chyba to. Właśnie. Właśnie o tym mówię. Tak więc chyba zakończyliśmy swój żywot. I na razie jedyne co zrobił, to wzmacniam pozostałych. Powiem wam tylko tyle, że mam plan, jak spróbować to osiągnąć. Tylko właśnie takie ataki teraz tylko będą przeszkadzały we wszystkim. Muszę unicestwić po prostu nikogo, że tak to nazwę, najprościej. Doprowadzi do tego, żeby wszystkie były na niskim poziomie zdrowia. I rozumiecie, może w tym momencie udałoby mi się... Co to kineza, co to da? Nie. No właśnie. Się zaczyna, no ale kontynuując. Doprowadzić ich do niskiego poziomu zdrowia i jakimś jednym porządnym atakiem zmienić wszystko. Unicestwić ich po prostu jeden po drugim. Ty idziesz na sam tył. I czy wszyscy się już ruszyli? No. Super, sytuacja powoduje, że nie mam jak ich atakować, żeby ich nie wymordować. A w sumie dobra, tego przyciągnę. Trzymajcie kciuki, bo jeśli się nie uda, to już naprawdę jest koniec. Cios z bagien. Tym razem jakieś efekty. Niedobrze ogłuszyli go. Minimalne obrażenia. No dzięki. Wow. Spodziewałem się, że to będzie mój koniec, ze względu na to, że mi zginęli, że tam to znowu się zreplikuje w ogóle i... Powinienem przestać ruszać te skrzynie. Tak, zdecydowanie powinienem przestać. A jednak... wyszedłem cało z... można wręcz powiedzieć śmiertelnej potyczki. Nie, dobrze, zapas łopat się kończy. A ja dalej nie znalazłem nawet prawidłowego kierunku, prawdopodobnie.
I nie pokazują, co tam jest. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Super. Curious is the trap maker's art. Usiadłem na tym Baba Jagę, bo stwierdziłem, że trzeba to ubijać, bo chcę się zająć wyternami. Całkowicie nieprzygotowany. Bez niczego. Ta wyprawa się nie może skończyć pozytywnie. Wiecie co, możliwe, że nawet będę już porzucał misję, żeby tylko ocalić bohaterów. Ale jak mówiłem, wszystko się jeszcze okaże. Na razie mamy jeszcze żywności na dwa spotkania. Super, jeszcze jakaś bitwa. I to z najgorszym oponentem, jakim się trafić. Cóż, prawdopodobnie już naprawdę nie będzie pozytywnie zakończona wyprawa. Nawet ucieczka nie hańbi, jeśli oceli to życie wszystkich moich bohaterów. Chociaż nie ukrywam, mogą pójść na słabszych statystykach. Można było bezpieczniej. No ale cóż, co się stało, to się nie odstanie. Dobra, lecz. Tak więc prawdopodobnie można powiedzieć, że osobiście nawet skazałem to wszystko na niepowodzenie. O, znowu on. To by się spodziewał. Nie. Chyba bezpiecznie będzie jego ubić. Ze względu chociażby na to, że on bije obrażenia. Ten już nas i tak zestresował maksymalnie prawdopodobnie. Czemu bym mogę trafić zawsze, jak próbuję naszym łowcom nagród? Ja mogłem spróbować jego dobyć. W takiej sytuacji może nie miałbym zestresowanych bohaterów przynajmniej. I oczywiście, negatywnie. Bo nie może być pozytywnego działania, nie, po co? Dobra. To chociaż prewencyjnie będę teraz walczył ze stresem na wszystkich innych bohaterach. Oczywiście później priorytetowo będę się pozbywał stresu u niej. Jak zejdzie do zera, to dla tych, którzy jeszcze tego nie wiedzą, może nawet obłęd zniknie. I teraz dobijamy jego. Wiem, że mogą zrobić inaczej, że znowu dzięki temu przez to będzie stres i w ogóle. Ale ona i tak jest zestresowana. I wątpię, żeby stres mógł coś tutaj zdziałać więcej niż prowadzenie na skraj śmierci wszystkich moich bohaterów. Dobra, wiecie co, i tak nic gorszego się nie może stać, to... No. Przynajmniej chociaż trochę mam skarbów, które mogą zastąpić mi to, po co tu przybyłem. Rzecz jasna, tak czy jak będę musiał wtedy zrobić więcej nikłych wypraw, które będą miały na celu zbieranie gotówki. Co nie będę ukrywał, mi nie wychodzi podczas całej tej, można powiedzieć, serii. Chociaż zazwyczaj to tego typu złomami miałem problemy. A złota miałem pełne. No dziękuję. Dobra, dobra. Nawet nie chcę się już czytać tych wszystkich tekstów. No czemu nie? Zawsze trzeba ten jeden punkt zdrowia zostawić oponentowi. Pewnie by to zrobiło moich decyzji jednakowoż, no. A tak, będę zależał, bo przecież on miał odstresowywać drużynę.
No i już za późno. Się posypały problemy psychiczne. A, czy nagle... Czysce. Jedyna nadzieja. Jedyna nadzieja. I znowu zamiast odstresowywać samego siebie, czy... Czemu on nie ma setki? Zamiast odstresowywać, kontynuując, znowu zrobiłem to samo. Czyli zacząłem atakować. Ja chyba się nigdy nie nauczę tego, co mam robić. Widzę natomiast, że... nowy lekarz wie, co ma robić. Dobra. Trochę żywności. I tak szczerze mogę powiedzieć nawet, że nic. A, dobrze. To jest do obozowiska. Prawdopodobnie nie będę miał jak obozować, więc fajnie byłoby usunąć ten efekt. Proszę, żebym wiedział, gdzie jest Baba Jaga. Nie wiem, i oczywiście jeszcze łopaty. Łopaty jednej zabrakło, rzecz jasna. Nie no, wiecie co? Jeśli ta wyprawa ma się skończyć pozytywnie, to nie wiem, co by musiało się stać. Tak więc... To mnie nawet dobrze zadziało. Automatycznie działam. Da. Mamy już 17 minut na liczniku, a drużyna jest w takim złym stanie, że... Prawdopodobnie, nie ubijemy tej Baby Jagi. A złota też nie mam za dużo, żeby próbować ponownie. Tak więc, prawdopodobnie będę musiał... Jak mówiłem, już nie ma co usiąść na spokojnie samemu, zrobić te wyprawy krótkie, nagromadzić i wrócimy wtedy, kiedy już będę gotowy na wszelkie maści wyprawy już porządniejsze. Jeśli dalej będzie tak samo, to prawdopodobnie ucieknę. I tak, wiem, że się powtarzam, ale jak mówiłem, jestem nieraz zgrzany, że tak to nazwę, i w ogóle zaltany. Więc mało co się skupiam na tym. Bardziej się skupiam nawet na tym, że... Ja wiem, że mogłem ją dobić. No, dobra. Da się mówić, że ktoś się tu wdał w bopę. Prawie. Bo obrażenia normalnie tak wspaniałe, jak on zazwyczaj robi. Z taką różnicą, że on by wyleczył jeszcze przy tym za zero. Czy nie, no właśnie. Obrażenia bopa, że są. Dobra, wiecie co, nie będę tłumaczył, bo i tak już sam się pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć. No i u nich, rzecz jasna. Dobra. Już nie będzie więcej stresa. 8, 12, dobra, tego łatwiej być. Jednak... Stwierdzam, że naprawdę nie potrafię w to grać. Ile bym nie próbował, ile bym nie robił czegoś, widzicie, zawsze kończy się tak samo. Przez tak samo mam rzecz jasna na myśli, że ktoś nie wychodzi, że nie pomyślę, zrobię coś zanim w ogóle zrozumiem, że to był błąd.
Tak więc wiecie co, mam najlepszy pomysł. Zakończę tą wyprawę. Później od razu pójdę zrobić sobie parę tam prywatnie krótszych wypraw. I kontynuacja tego odcinka, tylko że w formie już osobnego będzie. No, po prostu wrzucę ją, jak już będę gotowy, a póki co... Przynajmniej wszyscy są żywi. Niestety tego nie dostajemy, tutaj niewielki zwrot kosztów. Ale mamy inne rzeczy. Tak więc, no. Surplus. A rare and wonderful thing. Akurat taka przyjemna rzecz. No ale cóż, nie udało się. Chociaż... Chciałbym sprawdzić jedną, może być taką szczególność. Ile teraz to kosztuje? Wiecie co? Wow. Teraz to za te 3000 jestem w stanie przygotować drużynę, kiedy akurat nie mam drużyny. Tak więc... Pozwólcie, że jak mówiłem w następnym odcinku albo będziemy po kilku wyprawach takich prywatnych, albo zorganizuję jakąś drużynę, która może będzie miała szansę sobie z tym poradzić. A póki co to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wam się jakkolwiek podobało i że jednak nie jestem aż takim przegrywem, jak myślałem. To do zobaczenia w drugiej części, czy jak zwał, tak zwał w drugim odcinku. Hej!